Poprzednio zacząłem Wam wyjaśniać, czym jest funkcja konsumpcji. To całkiem proste. Ta funkcja pokazuje, jak dochód globalny może napędzać globalną konsumpcję. Zaczęliśmy od prostego modelu, od prostej funkcji konsumpcji. Była liniowa. Mieliśmy autonomiczny poziom konsumpcji, niezależny od dochodu globalnego, oraz drugi, zmienny poziom konsumpcji, zależny od wielkości dochodu rozporządzalnego. Nanosząc te wartości na układ współrzędnych, uzyskaliśmy prostą. Tutaj napomknąłem, że to wcale nie musi być jedyna postać funkcji konsumpcji. Można tę funkcję opisać, używając bardziej wyrafinowanych narzędzi matematycznych. Można argumentować, że krańcowa skłonność do konsumpcji jest wyższa przy niższym poziomie rozporządzalnego dochodu, a wykres wybrzusza się, gdy dochód rozporządzalny, globalny dochód rozporządzalny rośnie. Zatem może być potrzebne bardziej skomplikowane równanie funkcji konsumpcji, a wykres będzie wyglądał tak. Trzeba będzie zastosować bardziej wyrafinowane narzędzia niż do tej pory. Teraz jednak chciałbym się skupić bardziej na modelu liniowym, a zrobię to dlatego, że jest prostszy. Łatwiej będzie się nim posługiwać. Poza tym właśnie ten model najczęściej stanowi wprowadzenie do funkcji konsumpcji i punkt wyjścia do dalszej nauki, na przykład o krzyżu keynesowskim, który omówimy w następnych odcinkach. Na razie zrobię dwie rzeczy uogólnię tę liniową funkcję konsumpcji. Będzie funkcją już nie tylko dochodu rozporządzalnego, nie tylko globalnego rozporządzalnego dochodu, jak w poprzednim odcinku. Będzie to funkcja dochodu. Dochodu globalnego. A później sporządzimy wykres tej ogólnej funkcji z symbolami zamiast wartości. Będzie tak jak wcześniej, tylko bez podstawiania konkretnych wartości, zamiast nich będą symbole zmiennych. Wykreślmy więc liniową funkcję konsumpcji. Możemy powiedzieć, że konsumpcja globalna będzie jakiś bazowy poziom konsumpcji, niezależnie od wszystkiego, bo nawet jeśli ludzie nie mają globalnego dochodu, to muszą jakoś przeżyć, muszą coś jeść. W tym celu na przykład sięgną do oszczędności. Mamy więc bazowy poziom konsumpcji. Niech to będzie małe C0, albo małe C z indeksem 0, z 0 tutaj. To jest poziom bazowy globalnej konsumpcji nazywany konsumpcją autonomiczną. To jest konsumpcja autonomiczna, bo ludzie dokonują jej sami z siebie, choćby nie mieli globalnego dochodu. Natomiast ta część wiąże się z dochodem globalnym. Nazywamy to konsumpcją indukowaną, bo jest ona wywołana istnieniem jakiegoś dochodu globalnego. Zatem powyżej bazowego poziomu konsumpcji ludzie będą konsumować pewną część swojego rozporządzalnego dochodu. Napiszmy: dochód rozporządzalny dochód rozporządzalny nie skonsumują całego swojego dochodu rozporządzalnego część zaoszczędzą, a część skonsumują to jest ich krańcowa skłonność do konsumpcji. Tutaj, wezmę pomarańczowy kolor. Krańcowa skłonność do konsumpcji. To jest krańcowa skłonność do konsumpcji. Mam nadzieję, że intuicyjnie wydaje się to wam sensowne. Tutaj jest 100. Ludzie będą konsumować 100. 100 miliardów czegoś, jakąkolwiek macie walutę. Jeśli ich krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi, powiedzmy, 1 trzecią, a powyżej tego poziomu mają rozporządzalny dochód w kwocie 900, to znaczy, że chcą skonsumować 1 trzecią z tego rozporządzalnego dochodu. Czyli jeśli damy im 900 dodatkowego dochodu rozporządzalnego, to ich skłonność do konsumpcji tego dochodu wynosi 1 trzecią. 1 trzecia. Tu jest 900. Podam przykład. W sytuacji, w sytuacji, gdy C0 jest równe ile mówiłem, 100? I jeśli mamy dochód rozporządzalny, dochód rozporządzalny w kwocie 900. A c1 jest równe 1 trzeciej, albo powiemy 0 i 3 w okresie? c1 to 1 trzecia i to ma sens. Sami z siebie ludzie skonsumują tyle, a teraz mają dochód rozporządzalny. Ich krańcowa skłonność do konsumpcji, jeśli damy im 900 dodatkowego dochodu, to skonsumują 1 trzecią tego, a wtedy konsumpcja będzie równa, w tym przypadku konsumpcja to 100 plus 1 trzecia razy 900. Zatem konsumpcja w tej sytuacji, konsumpcja indukowana, 1 trzecia razy 900 wynosi 300, może w miliardach dolarów, 300 miliardów dolarów. A wasza konsumpcja autonomiczna wyniesie 100. Razem 400 miliardów. Jeszcze raz. To jest konsumpcja autonomiczna, a to indukowana. Autonomiczna, a tutaj mamy konsumpcję indukowaną. Konsumpcja indukowana. Zapisałem to ogólnie. Stosuję zmienne, czy raczej stałe, zamiast podstawiać wartości, które widzieliśmy w ostatnim przykładzie. Ale obiecałem też, że wyrażę konsumpcję globalną jako funkcję dochodu nie tylko rozporządzalnego, ale globalnego. Nie globalnego dochodu rozporządzalnego, lecz dochodu globalnego. Związek między dochodem rozporządzalnym a całkowitym jest prosty. Widzieliśmy to tutaj. Macie dochód globalny, ale w większości współczesnych gospodarek rząd pobiera jego część na podatki. Zostaje dochód rozporządzalny. Przypomnijmy sobie: dochód globalnie globalny dochód jest tym samym, co globalne wydatki i tym samym, co globalna produkcja. A tu mamy PKB. Tutaj mamy zmienię kolor wykorzystałem prawie wszystkie kolory to jest równe Produktowi Krajowemu Brutto. Dochód rozporządzalny to w istocie PKB, a raczej dochód globalny minus podatki. Minus podatki. Podatki zrobię innym kolorem minus podatki. Możemy wyrazić dochód rozporządzalny jako dochód globalny. Tu mamy w istocie dochód globalny minus podatki. Przepiszmy jeszcze raz. Globalna konsumpcja jest tym samym co konsumpcja autonomiczna plus krańcowa skłonność do konsumpcji razy dochód globalny. Czyli to samo co PKB razy dochód globalny minus podatki. Całkowicie uogólniliśmy funkcję konsumpcji, a teraz zapisaliśmy ją jako funkcję dochodu globalnego, nie tylko globalnego dochodu rozporządzalnego. A żebyście mieli pewność, że wykres tej funkcji nadal będzie liniowy, gdy uwzględnimy dochód globalny zamiast rozporządzalnego, przekształcę ten wzór. Możemy pomnożyć wyrazy w nawiasie przez C1, czyli krańcową skłonność do konsumpcji. Uzyskamy konsumpcja globalna to konsumpcja autonomiczna, a tu pomnożymy plus c pomnożymy to przez oba te wyrazy plus krańcowa skłonność do konsumpcji razy dochód globalny. Minus krańcowa skłonność do konsumpcji razy podatki. Razy podatki. A że chcemy, by to była funkcja dochodu globalnego, wszystko inne jest stałe. Zakładamy, że te rzeczy się nie zmienią. To są stałe. Możemy to przedstawić w postaci, z którą zapewne jesteście obeznani. Pamiętacie z lekcji matematyki, że funkcję można przedstawić w postaci y równa się mx plus b gdzie x jest zmienną niezależną, y zaś zmienną zależną. Na układzie współrzędnych oś pozioma to x, oś x, a oś pionowa to y, oś y. Tutaj mamy punkt przecięcia z osią y. Punkt przecięcia z osią pionową to b, a nachylenie wykresu to m. Gdybyście chcieli podzielić pion przez poziom, czyli określić jak wysoko idziecie w górę, posuwając się w prawo, to uzyskacie m. Nachylenie jest równe m. Tutaj analogicznie możemy to przedstawić w tej postaci, gdzie naszą zmienną zależną nie jest już y. Zmienną zależną jest teraz konsumpcja globalna. Zaś zmienna niezależna to nie x, tylko globalny dochód. Zapiszmy to tak. Możemy napisać zmienna zależna c, którą zaznaczymy na osi pionowej, jest równa krańcowej skłonności do konsumpcji pomnożonej przez dochód globalny. Napiszę na fioletową. Razy dochód globalny. Plus konsumpcja autonomiczna. Plus konsumpcja autonomiczna. Minus krańcowa skłonność do konsumpcji razy podatki. Minus krańcowa skłonność do konsumpcji razy podatki. Wydaje się to skomplikowane, ale wystarczy dostrzec, że ta część jest stała. To jest stała. Odpowiednik B. Odpowiednik wyrazu wolnego B w tradycyjnym równaniu funkcji. Na wykresie, jeśli nie ma dochodu globalnego, konsumpcja będzie taka. Narysuję. Jeszcze raz. Naszą zmienną zależną jest konsumpcja globalna. A zmienną niezależną nie będzie już dochód rozporządzalny, jak w poprzednim odcinku. Teraz to dochód globalny. Dochód globalny. Jeśli nie ma dochodu globalnego, to ta zmienna niezależna jeśli nie ma dochodu globalnego, to konsumpcja będzie wynosiła tyle, ile ta wartość. Konsumpcja będzie wynosiła tyle, ile ta wartość, czyli C0 minus C1 razy T. Potem, gdy pojawią się większe wartości dochodu globalnego, C1, ta część będzie odpowiadać konsumpcji indukowanej. Mamy tu więc nachylenie linii. To jest nachylenie. Przez analogię, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że y równa się mx plus b, może lepiej napiszę tak, gdybyśmy chcieli napisać, że c jest równe m, nie chcę wam mącić w głowie, może m i b z niczym wam się nie kojarzą, pochodzą z tradycyjnej algebry z równania funkcji. Jeśli powiem, że c jest równe m y plus b, plus b to tu będzie nachylenie. To jest punkt przecięcia z osią pionową, z osią zmiennej zależnej. Tutaj wykres przecina oś zmiennej zależnej, a to jest nasze nachylenie krańcowa skłonność do konsumpcji. Nasz wykres będzie wyglądał mniej więcej tak. Nachylenie jest równe krańcowej skłonności do konsumpcji, która równa się c1. Jeśli ludzie nagle zechcą wydawać większą część dochodu, to krańcowa skłonność do konsumpcji będzie wyższa i nachylenie będzie wyższe. Wykres będzie wyglądał tak. Zawsze zakładamy, że krańcowa skłonność do konsumpcji jest mniejsza od jednego. Nigdy więc nachylenie nie wyniesie jeden. Nigdy nie będzie też nachylenia ujemnego, bo zakładamy, że to jest dodatnie. Jeśli ludzie mając dodatkowy dochód wolą oszczędzać niż konsumować, to wykres będzie wyglądał jakoś tak mniejsze nachylenie.